Przez ostatnie 24 godziny w karkonoszach spadło około 20 cm śniegu. Goprowcy alarmują. W górach jest już pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Od obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ja tutaj przede wszystkim uspokoję. Jest to pierwszy stopień i przypomnę, że osoby, które będą poruszały się po karkonoszach po wyznaczonych szlakach, tak naprawdę tutaj to niebezpieczeństwo. Ich można powiedzieć w cudzysłowie nie dotyczy. Na efekty pogarszających się warunków w górach długo nie trzeba było czekać. W ostatnim czasie ratownicy mieli sporo pracy. Przedwczoraj, tak naprawdę. Y to wszystko zaczęło się dziać. O godzinie 17 dostaliśmy zgłoszenie od turysty, który zabłądził w rejonie pomiędzy, mniej więcej między, pomiędzy pielgrzymami a kotłem Smogori na, na Zielonym Szlaku. No i to był tak naprawdę początek naszych działań, bo o godzinie 23 tego samego dnia dostaliśmy zgłoszenie już od trójki turystów, którzy tak naprawdę już nie byli w ogóle przygotowani do tych warunków, które panowały w górach, o tym, że zabłądziły, zgubiły się w rejonie czeskiej budki. Na szczęście te sytuacje skończyły się jedynie na strachu. Osoby, które planują weekendowy wypad w Karkonosze, powinny starannie się do tego przygotować. Warunki radykalnie się zmieniają w górach, już zaczyna się prawdziwa zima No i musimy mieć tego świadomość. Tak naprawdę, jeżeli się wybieramy w góry, no żeby być odpowiednio przede wszystkim przygotowanym.